Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj komentarz do materiału ojca Szostaka. Co dalej z Kościołem? Zapraszam. W tym materiale ojciec Szostak ma kilka bardzo cennych spostrzeżeń. Mianowicie, pierwsze spostrzeżenie, w Kościele dzieje się źle. To prawda. Drugie spostrzeżenie, Kościół potrzebuje naszej, konkretnie naszej modlitwy. To również prawda. To są Jego żniwa. To są żniwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. To również jest prawda. I to również jest prawda, że to Boża wizja Kościoła powinna się realizować, a nie nasza. Bardzo ważna rzecz. I my musimy tą wizję, Bożą wizję Kościoła zaakceptować i bardzo łatwo jest faktycznie swoją własną wizję uznać za tą wizję Pana naszego Jezusa Chrystusa, być może bez wystarczających podstaw. A więc taka wizja o to, modlitwa o to, żebyśmy dobrze rozpoznali tą wizję Pana Boga i żeby ona się realizowała, to jest jak najbardziej słuszne. Jednak tutaj już mamy pierwszy zgrzyt, mianowicie ojciec od razu zauważa, że jest grupa osób, którzy chcą pozostać w przeszłości i ich sugeruje, że ich wizja na pewno nie jest słuszna, jednocześnie sugerując moim zdaniem, że tak naprawdę do końca nie wiemy, jaka ta właściwa wizja jest, a więc jeśli jest ona taka niesprecyzowana i niejasna, jeśli ona jest, nie jest konkretnie określona, to skąd wiemy, że akurat właśnie ta grupa, wizja tej grupy jest niewłaściwa. Mam wrażenie, że mamy tutaj do czynienia od razu z pewnym uprzedzeniem wobec bardziej tradycyjnych katolików, powiedzmy to w ten sposób, ale nie będę się nad tym zatrzymywać. Otóż, czy możemy poznać tą Bożą wizję Kościoła? Czy możemy wiedzieć, jaka ona jest? Czy jest ona tylko mglista i niepoznawalna? Myślę, że takie można odnieść wrażenie, oglądając materiał ojca Szostaka. Otóż, oczywiście, że możemy. Pan nasz Jezus Chrystus dał konkretne wytyczne, jak Kościół powinien wyglądać. Gdy Pan nasz Jezus Chrystus nauczał apostołów o Królestwie Bożym, to po to właśnie, żeby oni wiedzieli, co z Kościołem zrobić, żeby oni wiedzieli, jak ten Kościół ma funkcjonować. Nie możemy uznać, że w sumie to nie wiemy, jak to być powinno. Przynajmniej co do tych najbardziej fundamentalnych spraw. Oczywiście, że Kościół nie pozostaje zawsze w każdym aspekcie taki sam. Oczywiście, że dostosowuje się do aktualnych potrzeb i problemów. Wystarczy spojrzeć na przykład święty Benedykt z Nursi, ojciec współczesnego, można powiedzieć, życia zakonnego, który jest takim łącznikiem pomiędzy pustelnikami a zakonnikami, który jakby przenosi tą jedną formę życia Bogu poświęconego w drugą. Absolutnie kluczowa funkcja w historii Kościoła i to był bez wątpienia człowiek, który faktycznie stworzył jakąś nową formę życia w Kościele. Jednak właśnie była ona zawsze, była to konkretna realizacja tej wizji, którą Pan nasz Jezus Chrystus nam zostawił. Inny przykład to na przykład szpitalnicy, czyli zakony, które opiekowały się rannymi. Zakony, które powstały jako konsekwencja wypraw krzyżowych. Była potrzeba, aby faktycznie ludzie tym się zajmowali i dlatego ludzie, którzy chcieli poświęcić swoje życie Panu Bogu, zakładali właśnie takie klasztory, które opiekowały się rannymi. Również zakony żebracze później, również było to coś nowego, co się w Kościele pojawiło, jednak właśnie kolejna realizacja tego, co Pan nasz Jezus Chrystus nam zostawił. Podobnie Sobór Trydencki i dogmaty dotyczące mszy świętej na nim ogłoszone. Również była to odpowiedź na konkretne wydarzenia, odpowiedź na rewolucję protestancką. Kościół zareagował i w sposób jasny określił to, co trzeba było niejako w sposób na nowo podkreślić, na nowo wynieść na piedestał, na nowo pokazać, że to są faktycznie prawdy wiary i w to wierzyć należy. Były to wszystko odpowiedzi na konkretne wydarzenia i Kościół w ten sposób faktycznie dostosowywał się do aktualnych potrzeb. Podobnie na Soborze Watykańskim I, gdy mamy tam definicję o nieomylności papieskiej. Była potrzeba, aby to wynieść na piedestał, aby tą prawdę pokazać, kiedy i w jaki sposób papież, Ojciec Święty może być nieomylny, kiedy cieszy się on tym przywilejem nieomylności. Jest to wszystko reagowanie na konkretne potrzeby,
dostosowywanie działalności Kościoła do realnych, rzeczywistych, obecnych potrzeb. Jednak nie było to błądzenie w ciemnościach. Nie było to tak, że biskupi i papieże czekali na jakieś nowe objawienie, żeby wiedzieć, co z Kościołem zrobić, ani nie robili oni tego według swojego widzimisię, ani nie robili oni tego według współczesnej mody filozoficznej, tylko starali się realizować obraz Kościoła nakreślony w Bożym objawieniu i ten obraz Kościoła starali się realizować w konkretnych okolicznościach, w tej rzeczywistości, w której zostali postawieni. I to jest obowiązek Kościoła zawsze. Teraz kilka słów, jaki mamy obraz Kościoła nakreślony w Bożym objawieniu. Tutaj powiem tylko kilka punktów, które uważam, że są szczególnie warte podkreślenia w tym czasie. Pierwszy punkt. Kościół istnieje tylko dla Chrystusa. Dla każdego, kto zna Nowy Testament, myślę, że jest to oczywiste. Ale zacznę od przykładu ze Starego Testamentu. Pieśń nad pieśniami, która w sposób doskonały obrazuje tą miłość oblubieńca i oblubienicy, miłość Chrystusa do Kościoła, a później miłość również duszy do Chrystusa. Wiele płaszczyzn interpretacji, bez wątpienia, ale właśnie to jest jeden oblubieniec, jedna oblubienica. Sam Pan nasz Jezus Chrystus nazywa siebie oblubieńcem. Jest wielokrotnie w Nowym Testamencie nazwany tym oblubieńcem, a w Księdze Apokalipsy mamy tą wizję tej oblubienicy, która wstępuje przystąpiona, przyozdobiona dla swego oblubieńca i i to jest właśnie Kościół. Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że On jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami. Czyli my tylko w Nim możemy istnieć. Święty Paweł mówi, że Chrystus jest głową, my jesteśmy członkami, a więc tylko z Niego czerpiemy życie. To są bardzo podobne obrazy tak naprawdę. A więc Kościół, który ma wszczepiać ludzi w Chrystusa, który ma sprawić, że ludzie będą czerpali życie z Chrystusa. Kościół, który jest absolutnie ukierunkowany na to centrum, głowę, ten krzew, którym jesteśmy tylko latoroślą. I Kościół nie został, a więc w pierwszej linii, powołany do tego, żeby zajmować się czymkolwiek innym, żeby troszczyć się o w pierwszej linii o kultury, o ekologię, o inne ziemskie troski. Nie znaczy to, że to jest złe. Tak? Znaczy to, że w pierwszej linii Kościół jest powołany dla Chrystusa, że ma prowadzić ludzi przede wszystkim do Chrystusa. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzczące w mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tymi słowami kończy Pan Jezus swoją naukę. Apostołowie mają iść i wszystkich chrzcić, prowadzić do Chrystusa, prowadzić do tej latorośli, do tej głowy. Pamiętamy, że ta latorość, która nie będzie przynosiła owoców w Chrystusie, zostanie odcięta i w ogień wrzucona. Pierwszy punkt. Kościół istnieje tylko dla Chrystusa. Drugi punkt. Wszyscy są do Kościoła Chrystusowego powołani. Znowu to, co przed chwilą powiedziałem, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzczące w mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie ma żadnego imienia, w którym można uzyskać zbawienie. To Chrystus jest światłością, a świat go nie przyjmuje, ciemność go nie przyjmuje. Czyli to nie jest jedynie propozycja, to wezwanie Chrystusa to nie jest jedynie propozycja. W świetle Ewangelii to jest oczywiste, że ci, którzy nie przyjmują Chrystusa, oni już zostali osądzeni. To jest ciemność, która nie przyjmuje Chrystusa i ci, którzy uwierzą się i ochrzczą, będą zbawieni, a ci, którzy nie uwierzą, będą potępieni. Te latorośle, które nie przynoszą owocu, zostaną odcięte i w ogień wrzucone. Chrystus jest jedyną bramą i ten, kto wejdzie przez niego, będzie zbawiony. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Bowiem nie dano, cytując świętego Pawła, ludziom innego imienia, w którym mogliby uzyskać zbawienie. A więc wszyscy są do Kościoła Chrystusowego powołani. To nie jest tylko takie zaproszenie, to nie jest tylko jakiś tam przekaz, który propozycja niezobowiązująca. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je, a ten, który nie przyniesie owoców w Chrystusie, zostanie odcięty i w ogień wrzucony. Są dwa pierwsze punkty. Kościół istnieje tylko dla Chrystusa, a wszyscy są do Kościoła Chrystusowego powołani. Trzeci punkt. Nadprzyrodzony charakter naszego powołania. I to już ostatni punkt, który chciałbym w tym krótkim materiale wspomnieć. Mianowicie, nowe narodzenie z wody i z ducha, o którym Pan Jezus mówi w rozmowie z Nikodemem. Człowiek na nowo musi się narodzić. Chodzi o jakieś nowe życie. Święty Piotr wyjaśni nam, jakie to jest życie. Staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Chrystus jest naszą głową, my jesteśmy Jego członkami. Krzew winny i latorośl. Chrystus ma przyjść i zamieszkać w duszy sprawiedliwych. A więc jest to nowe życie, które zostaje nam dane przez wszczepienie w Chrystusa i które czyni nas uczestnikami boskiej natury. A więc ten nasz cel, to nasze powołanie
jest nadprzyrodzone, przerasta nasze naturalne zdolności. Tego nie uzyskuje się tylko w ten sposób, że po prostu jest się dobrym człowiekiem i zasługuje się wtedy na to, żeby zostać wszczepionym w Chrystusa. Tutaj chodzi o nowe życie, o uczestnictwo w boskiej naturze. I Chrystus jest jedynym, który może nam to zapewnić. I bez tego wszczepienia w Chrystusa jest piekło. I Pan nasz Jezus Chrystus mówi o tym wielokrotnie. Wspomniałem już tutaj kilka fragmentów. Latorość, która będzie w ogień wrzucona. Ci, którzy nie uwierzą, będą potępieni. I Pan Jezus wspomina o wiecznym potępieniu w Ewangelii Świętej wielokrotnie, prawie żadna prawda nie została tak dobitnie podkreślona jak rzeczywistość, realne zagrożenie wiecznym potępieniem. Wąska jest droga, która prowadzi do zbawienia i niewielu jest tych, którzy ją znajdą, a szeroka jest droga, która prowadzi do potępienia. To są słowa, które Duch Święty nam przekazuje. To są słowa, które mamy w Bożym objawieniu i to są słowa, o których Kościół zawsze powinien pamiętać w swojej pracy apostolskiej. A więc Kościół istnieje tylko dla Chrystusa. Wszyscy są do Kościoła Chrystusowego powołani oraz nadprzyrodzony charakter naszego powołania. To są trzy elementy, które nie przez przypadek wybrałem jako te fundamentalne, wokół których Kościół zawsze powinien się ogniskować, wokół których zawsze powinien organizować swoje życie, które po prostu zostały nam objawione. I tu nie ma znaczenia, co mi się bardziej podoba, a co mniej. Nie ma znaczenia, że coś wydaje mi się nieprzyjemne, a coś wydaje mi się przyjemne. Po prostu w ten sposób Pan nasz Jezus Chrystus nam to przekazał, nam to objawił. I jeśli jesteśmy Jego uczniami, jeśli jesteśmy członkami Kościoła Chrystusowego, no to musimy to po prostu przyjąć. Świadomie wybrałem właśnie te trzy punkty. Można by było wybrać mnóstwo punktów. Świadomie wybrałem właśnie te, dlatego że uważam, że wymagają one dzisiaj szczególnego podkreślenia, że zostają one zapomniane. Jeśli kogoś zainteresowało szczególnie to, co powiedziałem a propos wiecznego potępienia i konieczności bycia w Kościele Chrystusowym, to polecam również mój materiał Czy poza Kościołem jest zbawienie, który traktuje właśnie o tym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.